Dzień dobry, cześć. No i co, bierzemy się do golenia. I co będzie dzisiaj grane? Już będę mówił, co będzie grane. Przydałaby się głowa, ale nie będę golił głowy. Będę golił, ale nie będę tego po prostu nagrywał. Mam dwie nowości. Jedna z nich, którą już pokazywałem wcześniej. Pędzelek z łosiem Tuxedo. Czaszunia. Pędzelek z łosiem Tuxedo. I druga nowość, którą tak naprawdę powinienem przetestować z innym pędzelkiem. Z moim pędzelkiem do testów, czyli z Romero Mancurianem. Ale będę jeszcze raz się golił i będę jeszcze raz wtedy testował. No, tym bardziej, że to jest moje, więc nie ma problemu. Pędzelek z knotem Tuxedo przygotował, złożył, skleił stando z staszek Ekstrema. Zobaczymy, jak to będzie i będę miał wreszcie swoje zdanie na temat tego wosia. Poprzednio było to właśnie takie brown. Ten Tuxedo już w dotyku jest taki mniej troszeczkę sprężysty, taki troszkę miększy. Więc zobaczymy. Druga sprawa to jest takie mydełko. Martin de Candre. Już je otwieramy. Jakieś uloteczki. W środku mydełko. De Candre, Martin de Candre. Vetiver. Z pudełka już pachnie. Tak wygląda to mydełko. O, coś takiego. Może tu słoneczko będzie. Słoneczko, światło, przepraszam. Mydełko jest w słoiczku z bardzo grubego plastiku. No to nie szkło, to jest plastik. Mydełko jest z Francji. Ten plastik jest taki wysokiej klasy, bo jest taki przeźroczysty, bardzo dobrą tą przeźroczystość ma. Taki, ja z początku myślałem, że jest szklane. Kolejna ciekawostka. Popatrzcie. Kurde. To mydło jest tak, po same brzegi jest wyładowane. Jakbym tak zrobił, nie wiem, czy to będzie widać. Po samiuteńkie brzegi. One jest po prostu tak, jak byłoby ubite, nałożone i przejechane czymś równym. Jest po brzegi. Zapach naprawdę mocny. Mocny to chodzi mi o intensywność zapachu. Dla mnie jakieś kiedyś takie mydełko miałem lub mam, już nie pamiętam, z podobnym zapachem. W każdym razie to jest mydło sezonowe u tego Martin de Candre. Więc już powiem, dlaczego kupiłem. Kupiłem go z takiego powodu, że kiedyś miałem to mydełko, ale nie Vetiver, tylko mydło, które w ciągłej sprzedaży. Fogger, już nie pamiętam. Fogger, już nie pamiętam nazwy. I powiem, jeżeli chodzi o jego właściwości były bardzo fajne, ale miałem jeden problem. Piekły mnie usta, tutaj właśnie, obrzeża ust dolnej wargi. I to jest właśnie kwestia, jak są takie mydełka, które po prostu mnie podpiekają, to zaczyna się od dolnej wargi. Tam się skończyło na dolnej wardze, ale mimo wszystko piekły mnie. Ostatnimi czasy stwierdziłem, że jednak zaryzykuję, kupię jeszcze raz takie mydełko. Notabene, teraz go troszkę, bo one jest takie twarde, ale takie, żeby palca mógł, pewnie zostawiłby ślad. Ja go troszeczkę na skrobie przełożę do swojej miseczki, więc zobaczymy, jak to będzie. I mówię, i miałem to mydełko, powiem wam. O, wpadło mi do, ale zaraz da się go chyba wyciągnąć z umywalki, bo przełożę go troszeczkę na dno, bo one jest, mówię, takie suchawe, ale mimo wszystko jest takie, gdzie da się go przetrę łyżeczkę, bo była trochę wilgotna, i jeszcze odrobinkę go zeskrobię. Gdzie się go da po prostu, tak go trzymam, żeby mi to nie odskoczyły te takie jak gdyby stróżki. I to mi wystarczy.
bo wtedy pamiętam, one było mocno było, powiedzcie mi, wydajne. Mydełko wyskrobane, oczywiście w specjalnym do tego zadań kubeczku. Przepraszam, jak będziecie słyszeć stuki, bo u sąsiadów jakieś remonty. Było spokojnie do tej pory, no akurat jak na złość teraz się coś zaczęło, no ale co zrobić. Mamy sobotę, więc jest dzień wolny i można coś podziałać. Nawilżę twarz. Twarz nawilżona. Wyrobimy troszeczkę to mydełko, oczywiście pędzelkiem. I dzisiaj poruszymy dwa tematy. Powiem wam, co sądzę na temat tego Tuxedo Włosia i powiem wam, co sądzę na temat tego mydełka. Przy czym, tak jak mówię, jeszcze będę na pewno nagrywał z nim filmik i będę używał do tego filmiku mojego pędzla Romery, który jest takim testerem i na podstawie jego określam, jak mydełka się sprawują. Podczas wyrabiania ten zapach się zrobił taki troszeczkę bardziej ostry. Taki, można powiedzieć, bardziej ostry. Nie żeby był mocniejszy, tylko taki ostry. Taki, tam był taki uśpiony, tutaj się jak gdyby przebudził. Więc no, wyrabia się, widzę, bezproblemowo. Ale trzeba będzie tutaj dodać jeszcze wody do niego. Zobaczymy, co to będzie. Prócz tego, tak jak mówię, przy okazji się zorientujemy, jak sobie pędzelek z tym poradzi, jak to będzie wyglądać. Ja dodam troszeczkę wody, żeby no jeszcze troszkę tego mydełka tu powyrabiać. Tym bardziej, że na dnie one cały czas tam jeszcze jest i tak jak mówię, to mydełko słynie ogólnie z bardzo dobrej wydajności i co ciekawe, to jest bardzo duże mydło. To jest 200 gram tego mydełka. Więc mówię, no i mydełko też już należy do takich mydełek bardziej ekskluzywnych. No w świecie goleniowym jest znane, ale powiem szczerze, znane, ludzie się nim tak zachwycają, mówią o nim, a tak naprawdę jak się ogląda na przykład jakieś topy moich mydeł na YouTubach czy coś, jakoś one w tych topach nie występują, a jak występują, to jakoś pierwszych miejsc ja nie widzę. Może gdzieś jakieś dawne, stare jakieś nagrania coś tam pokazywały, ale na dzień dzisiejszy ja tego nie widzę. Dobra, mydełko wyrobiłem, na dnie jeszcze zostało, więc wydaje się takie tłustawe, ale nie takie tłustawe jak ostatnio miałem przyjemność z tymi amerykańskimi mydełkami działać. Zobaczymy, co będzie na twarzy. Jeszcze raz troszeczkę tą twarz zmoczę i powiem, czym się jeszcze będę golił, żyletkę zamontuję, bo to będzie maszynka. Więc mówię, dzisiaj takie dwie nowości. I mówię, jedna z nich to mydełko, które, tak jak wam tu mówiłem, w świecie tradycyjnego golenia na mokro, jest to taka rzecz dosyć znana. Co mogę powiedzieć o pędzelku? Powiem wam tak, jak to syntetyk, ja wyczuwam syntetyka na twarzy, ale szczerze mówiąc, jest bardziej sprężysty od tych syntetyków, które ja do tej pory posiadałem. Mniej sprężysty od tego Browna, co się ostatnio goliłem i chyba jego bym wolał. Taka sprężystość by mi wystarczyła. Co ja rozumiem, mówiąc, że pędzelek jest twardy? O co chodzi? Włosie na wierzchu jest mięciusieńkie, tylko jak jest po długości twardsze, przez to robi ten backbone, tą sprężystość całą nam. I tu jest nieco całe to włosie miększe, przez to mniej sprężyste, a czubek tych pędzli jest zawsze taki super gładziusieńki, taki kaszmirowy, więc tutaj to nie ma problemu. Piany, widzicie, co się dzieje. Wyrabia się jej nieograniczona ilość. Kurde. Namoczę trochę ten pędzel. Widzicie, co się dzieje. Z tego, co dałem, tam mogłem przez pół tej piany dać, bo po prostu jest tego co niemiara. Piana jest moim zdaniem mniej tłusta od ostatnio używanych przeze mnie tych amerykańskich pędzelków, ale bardzo fajna tak samo, ale mniej tłusta. Ja wolę bardziej tłuste piany. Zobaczymy, jak ta się będzie sprawować.
Ale jest jej pod dostatkiem. No powiem tak. W tym momencie, po pierwszym nałożeniu, no, jest to mydełko na pewno. Nie można tu nic mu zarzucić. Wyrabia się go bardzo, bardzo dużo. Do tego jeszcze bardzo fajne, super treściwe, no. No to no nie, no tutaj słowa złego nie powiem. Dobra. Black Lens Sabra z płytką o wyższej agresywności, która ma jak gdyby dwie takie kropeczki na sobie, świadczące o tym, że to jest ta płytka, która ma tam szparę 9 mm, przez co jest bardziej skuteczna i nieco agresywniejsza. Żyletka, bo to jest maszynka gemowska, żyletka Persona. I już nakładamy żyletkę. I już wkręcamy rączkę. I już się bierzemy za zabawę. Lekko moczymy maszynkę. O, od spodu. A więc żyletka użyta pierwszy raz. Ja myślałem, że te gemowskie żyletki będą bardziej wytrzymałe niż miałem żyletki Feder Artist Club, które dla mnie są znacznie wytrzymalsze. Dałem żyletką 4 razy max, gdzie już gole się przy czwartym razie. Ja już czuję spadek jakości golenia i kończę ten czwarty raz tą żyletką, ale nie zaczynam piątego. Co do mydełka. Śliskość bardzo fajna i przyjemna. Czyli poślizg. Siedzenie na twarzy. Na chwilę obecną nic się mi nie dzieje. Zapach czuję, ale jest znacznie mniej intensywny niż w trakcie wyrabiania i ze słoiczka. I powiem wam, nie należy do moich jakichś zapachów, ale to jest taki zapach. Taki specyficzny, ale inaczej. Nie przeszedłbym obojętnie obok tego zapachu. Nie zachwyciłbym, ale obojętnie bym nie przeszedł. W tym mydle razem teraz powiem, całkiem to fajnie się to sprawuje. Całkiem mi to odpowiada. I całkiem. I spokojnie mogę z tego korzystać. Oczywiście do pełni szczęścia byłoby, jakby to był zapach, który bardziej by mi siedział, ale na przykład z tych ostatnio golonych mydełek amerykańskich, z tych Wally, Cole i tam miałem jeszcze Baristers, powiem, byłby z nich najlepszy, bo tamte mi jakoś tak średnio pasowały, przy czym mydła mnie bardzo zaskoczyły. To mydło, podszedłem do niego bardzo spokojnie, no bo one jest chwalone przez wszystkich, więc tutaj nie liczę na zaskoczenie. Tu jedynie mogło być wsteczne, że byłoby słabe. No to w tym momencie to byłoby duże rozczarowanie, bo podszedłem do tego mydła tylko z nadzieją, że nic mnie nie będzie piekło po nim, bo jakościowo jest przyzwoite, choć wolę bardziej tłuste. Nie jest tak tłuste jak na przykład Wally Cole, czy jak Barister ostatni, tak jak Pana Kremy, ale mówię, całkiem fajne. Bardzo fajnie, mówię, poślizg, ochrona bardzo dobra, naprawdę, nic na razie mnie nie piecze, nic mi z twarzy nie ściąga, zobaczymy, co się będzie działo. Pierwsze przejście, bardzo ładnie. Lubię tą maszynkę. To jest maszynka gemowska. Bardzo ją lubię. Bardzo fajna. Wizualnie bardzo mi się ta maszynka również podoba. Jedna z takich wizualnie moich ulubionych maszynek.
No, mydełku, powiem wam, siada jak piernik. Ja pierniczę. No nie, pod tym względem tutaj to jest klasa. To jest klasa. Nic mnie nie piecze na razie. Ja też powiedziałem u nas na forum na Brzytwo.org, że jak mi nic nie będzie po tym piekło, to zaryzykuję i jeszcze pomyślę o tym mydełku Fogwer, czy coś takiego, po którym mnie wtedy podpiekało. I dlatego mówię, no zobaczymy. To było pierwsze przejście, więc tutaj też nie można nic wiele powiedzieć po pierwszym przejściu. Będziemy widzieć, co się będzie działo po drugim. A potem po trzecim. Śliskość podczas golenia bardzo przyjemna, bardzo fajna. Po prostu tak jak ma być. Nie mega śliskość. Nie wiadomo co. Czyli ten poślizg jest po prostu dobra. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć. Aha, a propos pędzelka. Powiem szczerze, że teraz po drugim nałożeniu tej piany na twarz wydaje mi się, że troszeczkę ten pędzel więcej zmagazynował mydła niż ten brown. Przy czym wtedy też ostatnio korzystałem z tego grooming, już nie pamiętam, z tamtego mydełka i to też musiałbym tym samym mydłem się po prostu golić, żeby to stwierdzić, no bo to na przykład może się lepiej spieniać, lepiej wyrabiać i przez to też więcej nabijać pędzel, więc dlatego mówię, to jest takie moje zauważenie, ale one do końca, one są subiektywne, gdyż mówię, no inne po prostu kremy, inne mydła, więc tutaj one również też i pewnie mają inne spienianie, inne właściwości, inaczej nabijają te nasze pędzle, więc dlatego mówię, ale na chwilę obecną wydaje mi się, że jednak lepiej się nabił ten pędzelek, a może przez to, że on jest też taki troszeczkę mniej sprężysty. No mówię, i bardziej by mi ten Tuxedo pasował. Z ciekawostek powiem wam, że pływa tu w umywalce jeden włosek z pędzla. Z tych pędzli syntetycznych to jest rzadka sprawa. No ale stonówka nigdy nie był używany, po prostu został namoczony pierwszy raz może już podczas gdyby był wytwarzany, tam jakiś wosek się nie chwycił i stąd taka sytuacja. Mydełko czuć cały czas ten zapach. Nic mnie nie ściąga, nic mnie nie piecze. Nie czuję takiego nawilżenia jak po tych amerykańskich mydłach. O kurde, porobiłem sobie jakieś pyknięcia. Ale powiem wam, że całkiem sympatycznie. Chodź. Tak jak mówię, to jest właśnie to. To jest po prostu tego rodzaju sytuacja, że dopóty na sobie nie sprawdzimy, no to nie możemy wiedzieć, jak na nas działa kosmetyk, czy coś tam. No, powiem tak, teraz już przy trzecim nakładaniu, no nic mnie nie piecze, to prawda. Ale powiem wam tak. Dla mnie Nuavia jest lepsza. Dla mnie, bo dużo ludzi sądzi, że Nuavia wcale nie jest jakaś dobra. Dla mnie, powiem szczerze, bardzo dobre mydło. Bardzo dobre, ale wcale nie lepsze. Bardziej mi chyba odpowiadają takie tłuściejsze mydła. I to jest wysokiej klasy mydło. Ale szczerze mówiąc, jakby było nieopisane i dostałbym kilka mydeł do golenia wyrobionych, przepraszam, i jakbym dostał, bardziej by mnie zachwyciły inne mydełka. I ten Wally Co. też by mnie bardziej zachwycił. Dla mnie był taki tłusty. To mydełko takie nie jest. To jest świetne mydło, ale po goleniu to dobrze, że nie odczuwam pieczenia, bo by mnie to zmartwiło. Ale tak jak mówię, ale też nie odczuwam żadnych dodatkowych kwestii, jakimi na przykład jest właśnie to, że twarz mi się robi jakaś taka bardziej jakby tłustawa, nawilżona. To tłustawa w takim dobrym tego słowa znaczeniu, nie tłusta, tylko taka fajna, taka odżywiona. Więc
Więc kurde mówię, no to wszystko jest cudnie, pięknie, no naprawdę, złego słowa nie jestem w stanie powiedzieć, ale też nie, dużo, może ja zbyt dużo wymagałem od tego mydła, ale moje odczucia są tak, jakie są, czyli nie czuję tego takiego po goleniu, no przepłuczę twarz, no ale za to super się dogoliłem, to jest ważne. Film po płukaniu zostaje taki nieduży. Kurde, fajnie dogolony jestem. Dobra. Więc tego rodzaju sytuacja. Ja broń Boże, nie... co ja chcę powiedzieć? Dezawuję tego mydła, ale... Bo mówię, i to też mówię, muszę sobie to też sam sobie przetłumaczyć, że coś jest przez wszystkich super chwalone, to nie znaczy, że przeze mnie musi być super chwalone. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to już w ogóle, no bo to są nasze odczucia. I tak jak powtarzam, mydło świetne, mydło super, potężna ilość tego mydła, ale teraz jak tak patrzę, to ja wolałbym chyba, nie chyba. Kurde, no to też jest świetne, ale nie. Parametry podczas golenia ma bardzo podobne do tych wszystkich mydeł, ma takie same jak te wszystkie mydła, które lubię. Poślizg, golenie, to znaczy ochrona, wyrabianie tej piany całej, dużo go na twarzy. Teraz jak jestem ogolony już, duży film mi zostawiło na twarzy i dlatego od razu robię poprawki bez kolejnego nakładania, bo naprawdę na twarzy zostaje go dużo. Zobaczę teraz, opłuczę twarz, spłuczę po tym goleniu i zobaczę, może teraz będzie coś się, ale jeżeli nic nie będzie, jakichś takich większych odczuć jak po Wollico czy po Nuabi, no to proszę Państwa, wolę tamte mydła do golenia z tego powodu, że po goleniu mam fajną skórę twarzy. Więc tak jak mówię, gdybym dostał próbkę tego mydła nieopisaną i w tych próbkach leżałyby na przykład Nuabie, no to bez problemu wybrałbym Nuabie. Jakby leżał Wollico, też bym wybrał Wollico, bo cały przebieg golenia świetny, naprawdę świetny. Mydło się utrzymuje, mydło jest gęste, super wszystko. Ale po goleniu, teraz spłuczę twarz i zobaczę. No troszeczkę takie jest jednak ta skóra, może i dobrze, bo kurde, troszeczkę ta skóra, poczekajcie, tu podrównam, bo trochę skuśkałem. Jest film na twarzy, tak, bo tak delikatnie, czyli i taki poślizg. Dobra, to teraz zrobię inaczej. Poprawek już nie robię, bo podczas golenia kilkakrotnie poprawiałem. Poprawek nie robię. Spłuczę twarz zimną wodą. Płukałem kilkakrotnie, żeby być pewny, że jest dobrze spłukana twarz. I już Wam powiem, tak, jest ta twarz taka, troszkę tak. Powiem Wam teraz po trzecim przejściu, cofam, bo jednak jest odczuwalne. Mniej niż Pana Krema, mniej niż Wollico King of Old, tam chyba było, już nie pamiętam. Tak samo będzie jak w Barristerach i tak samo jak w tym Monaco Royal. Tak. No powiem szczerze, teraz po trzecim przejściu czuję to. Jest fajna twarz, taka
lekko lepkawa, ale w sposób, cały czas mówię tutaj w sposób pozytywny. Nic nie ściągnięta, nic mnie nie pieczy. Wysuszona w ogóle nie jest. Powiem Wam, jest duża szansa, że się skuszę jeszcze na takie mydło tego Fogwear. Już nie pamiętam tej nazwy, przepraszam jak ją przekręcam, ale jest naprawdę fajnie. No, już mi teraz twarz wyschła, ale taka jest tępa w dotyku. Nie przesuszona sucha, tylko tępa, jakby wilgotnawa, jak się tak dociśnie. Dobry produkt, podpowiedzcie mi, woda. Taki kolorowy bajer. W tamtym roku żona z wakacji mi go przywiozła ze Stanów. No, widzicie, ze Stanów. Przypomniałem sobie, że mam jakieś wody ze Stanów. No fajnie się twarz czuje. Dobra, trochę tej wody naleję, dosłownie naleję, bo ona się leje po prostu ciurkiem. I już przejadę po twarzy. No widzicie, nie wziąłem żadnego balsamu po goleniu, a chcę wziąć. Już sięgnę taki balsamik. Daleko nie będę sięgał, ponieważ ostatnio tego Floyda polubiłem. No powiem Wam, kurde, flakon. No przykro mi, nie mogę pomarudzić. Jest dobrze. Nie jest to mój top. Nuavia, czyli pana krema, dalej nie pobita. Postawił go na równo w odczuciach teraz do tych holikołów i naprawdę, kurde, powiem szczerze, że komuś zapach będzie odpowiadał, bo mi ten zapach średnio odpowiada. Nie jest odrzucający dla mnie, ale średnio mi odpowiada, ale właściwości mydełka jak najbardziej. Dobra, troszeczkę balsamiku jak zwykle ja to robię. I kończymy się tutaj przed kamerą wygłupiać. Cieszę się jak piernik, że nic mnie nie piekło. Cieszę się jak piernik trzecim przejściem, ale widzicie, jakbym robił tylko dwa przejścia, to bym tego tak nie odczuł. Choć może jakbym dokładnie wypłukał, to bym odczuł. Ej, no, widzicie, to też teraz mnie zmartwiło, jak sobie o tym pomyślałem. Ale z drugiej strony nie może mnie to martwić, bo ja zawsze robię trzy przejścia i poprawki. Więc reasumując. A, albo jeszcze nie reasumując, jeszcze Wam pokażę, ile mydła zostało. Jeszcze o pędzlu coś powiem. No mydełko jest, no kurde, no faktycznie, dałem sporo za dużo, sporo za dużo. Patrzcie teraz. Też jest takie jakie i powiem Wam, taka ciężka taka ta piana jest. No nie, te parametry, nie można mu nic zarzucić. Mniej troszeczkę tu stawę, wizualnie nie jest takie perłowe. Ale mówię, poza tym bardzo fajne, bardzo fajne. I czy ja bym takie mydełko polecił? Ja ogólnie, szczerze mówiąc, to tak asekuracyjnie do tego podchodzę. Ja się boję cokolwiek tak naprawdę polecać, jeżeli chodzi o kosmetyki, o te sprzęty wszystkie, bo my wszyscy odczuwamy różnie, ale poleciłbym, no. Nie będę pitolił, poleciłbym. Fajne mydełko, fajne. I przy tej ilości mydła, ludzie, nie wiem ile, nawet jak człowiek się będzie golił codziennie, nie wiem w jakim czasie stanie 200 gram mydła, bo tu pisze 200 gram z tyłu, może zobaczycie. W jakim czasie jest w stanie takie mydło wyrobić. To jest mydło pewnie na 2 lata. Więc to też nie jest dobre, bo jakby stwierdzimy, kupimy następne, jak to skończymy, no to się nie doczekamy. Ale jest bardzo dobre i poleciłbym je. Jakość słoiczek, wszystko wygląda bardzo pięknie. Pokrywka metalowa, pod spodem ma jeszcze tą taką tekturkę.
przepuczę pędzel, miseczkę, jeszcze dwa słowa pędzlu, ale coś jeszcze w miseczce. Jeszcze coś w miseczce pokażę i zrobimy jeszcze jeden myk. Patrzcie, troszeczkę na dnie jeszcze zostało tego mydełka, co nie? Ja wykłuczę pędzel, wykłuczę go całkowicie. Tutaj. Tak, żeby nie było w nim żadnej... Patrzcie. Całkowicie. Nie ma w nim żadnej piany, nie ma nic, tylko go troszkę namoczę. I spróbujemy z tej odrobineczki, która tu jest między tymi takimi falami, coś jeszcze wyrobić. Odrobineczki, dosłownie odrobineczki. Czyli myślę jakieś jednej czwartej z tego, co tam wziąłem. Jednej czwartej. Dosłownie jednej czwartej. Pędzel. No, tym bardziej, że mówię, no. Z pędzla też jestem zadowolony, naprawdę. Jeżeli chodzi o syntetyka, ten Tuxedo u mnie ma miejsce. Ja rzadko się syntetykami golę, ale bardzo fajny pędzel. Dla mnie lepszy od tamtego, bo mniej sprężysty, przez to taki mniej twardszy. Radzi sobie z wyrabianiem. No, wybrał tą pianę chyba prawie do końca, to mydełko. I patrzcie, co się dzieje. Jedna czwarta, myślę, kurde. Patrzcie, co się dzieje z tym mydłem. No już chyba wszystko. Tu wiadomo, w kątach jeszcze jest. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Tyle samo mydła wycisnąłem, co z tamtego. Sprawdzimy, czy też ma dobrą jakość. No kurde, proszę Państwa. To jest chyba jedno z najbardziej wydajnych mydeł, jakie mam. Pana kremy również są wydajne bardzo i chyba podobnie. Bardzo też wydajny jest mydełko. Jezus, wypadło mi teraz one z głowy. Powiedzcie mi też tych takich troszeczkę droższych mydeł. Takie brązowawe. One się nazywa Di Parma, one też jest bardzo wydajne, naprawdę bardzo wydajne. No i co mogę powiedzieć, no, reasumując, pędzelek, świetna sprawa, naprawdę, jeżeli ktoś lubi te syntetyki i używa syntetyków, wydaje mi się, że jest obowiązkową pozycją jest to, aby mieć u siebie syntetyka tego Tuxedo, naprawdę, moim zdaniem obowiązkowa rzecz, tym bardziej, że te pędzelki nie są drogie. No, rączka, tak jak mówię, do pary, bo jest to sklejony przez Staszka pędzel. Stachu, wielkie dzięki. Fajnie, fajnie, wreszcie spróbowałem tego Tuxedo. Jeszcze jeden mam mieć, to cieszę się. Nie będę pewnie tak często korzystał, bo jednak wolę. No ja wolę naturalne włosie, ale bardzo dobra sprawa. Jeżeli chodzi o mydełko, widzieliście sami. Nic mi nie piecze. Fajno mam... No teraz już nie mogę powiedzieć, że mam fajną, bo ją i wody użyłem i potem tego balsamu, ale fajna była twarz. Nic mnie nie piekło. No. Dobry staw. Naprawdę. Fajnie zapakowany. Elegancko. No elegancko. Mydełko zamykamy. Proszę Państwa, dziękuję Wam bardzo. Troszeczkę pewnie dzisiaj przeciągnąłem i to mocno przeciągnąłem, zawróciłem Wam głowy i to sporo. Nigdy nie miałem filmiku, który trwa ponad 30 minut, a widzę, że tak jest. Więc życzę Wam miłego weekendu, udanych goleń i co? I do następnego. Nie wiem, czy będzie coś nowego w planach. Są jakieś nowe, jakieś mydełka, żeby potestować, czy się ogolę po prostu czymś, co mam. A nowe mydełka też będą mi, też je przetestuję przed Wami, tylko na razie jeszcze do mnie nie dotarły. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie, zapraszam Was na Brzytwa.org oczywiście, zapraszam na swój kanał, choć mogłem Was dzisiaj zniechęcić tym długim filmikiem, no ale postaram się już takich długich nie nagrywać i tak długo nie przynudzać. Szczałeczka, hej, cześć!